Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny tuning, tym razem motocykla. A właśnie, o jednej rzeczy zapomniałem. Właśnie, tak on wygląda, taki w stylu vintage, jak pisze zresztą sam Rockstar o nim, więc tak on sobie wygląda. Bardzo mi się podoba siedzisko jego standardowe, chociaż już sprawdzałem, przyznaję się, jest tutaj kilka opcji, na które warto zwrócić uwagę, można troszeczkę ten motocykl spersonalizować. Próbowałem sobie nim troszeczkę skakać i bardzo, bardzo fajnie też działa w nim zawieszenie. Bardzo ładnie tłumi, jak jeździłem sobie po wybojach. No ale niestety, jak już pewnie sprawdzaliście, jest troszeczkę drogi. Pewnie zastanawiacie się, no kurczę, czy się opłaca kupować ten motocykl? Motocykl w sumie nie wygląda jakoś nadzwyczajnie, prawda? Nie jest to ani taki ścigacz, jest to taki po prostu motocykl szosowy. W starym stylu, można by powiedzieć, no nie? Więc na pewno nie dla każdego, na pewno nie każdy będzie się z niego cieszył. Cholera, dzwoni tu do mnie. A czy może modyfikacje skuszą was ku temu, żeby jednak w niego zainwestować? No i dobrze, co my tutaj mamy? Tak wygląda z bliska sobie. Nie? Jak mówiłem, podoba mi się siedzisko, ale możemy sobie jeszcze takie typowo vintage'owe zainstalować. Można zainstalować pancerz za 50 tysięcy, ale ja nie będę go instalował. Nie wiem, czy ten motocykl zostanie ze mną na dłużej, może... Jak go uda się jakoś fajnie dostosować, to wtedy zostanie. Możemy sobie dać takie typowo crossowe, taki typowo crossowy błotnik. Możemy całkowicie usunąć taki przykole. Błotnik retro, ten się tak nazywa. On będzie pasował do czegoś innego. Fabryczny błotnik wygląda sobie tak, jest brzydki, a ten mi się podoba. Niech będzie ten retro. Reflektory, możemy wywalić tą małą owiewkę. I cały reflektor jest teraz czarny, taki lakierowany czarny, podoba mi się. Siedzenia, no i tutaj właśnie siedziska możemy dać takie. Wydaje mi się, że ja wcześniej miałem tutaj malowanie nie pomarańczowe, a jakieś czarne. Może to zależy od jakiegoś błotnika. Tak czy inaczej, jest tu kilka tych siedzisk. Jest to motocykl, który posiada na pewno bardzo dużo modyfikacji, chociaż kosztuje 240 tysięcy dolarów. Także jest to dużo kasy. No i jeszcze, ale... O, ale fajnie ma amortyzatory rozmieszczone. Myślałem, że on ma w środku tak jeden, a on ma po boku tak dwa fajnie pod kątem umieszczone. Ładnie to wygląda. Ciekawie. Ten jest, no kurczę, naprawdę nie wiem na co się zdecydować. Lekkie siedzenie, siedzenie wyścigowe. Na pewno nie będzie to siedzenie wyścigowe. Ha, myślałem o czymś takim. Myślę, że to najlepsze jest. Takie nierzucające się w oczy, całkiem spoko. Błotniki, możemy sobie usunąć. No właśnie, czy dawać taki błotnik? Podoba mi się ten. Dodatkowy błotnik. Mocowanie, no właśnie, możemy mocowanie tablicy sobie całkowicie wywalić, albo dać ten dodatkowy błotnik. Z tablicą mi się podoba, ale znając mój styl jazdy, podejrzewam, że mógłby w rzeczywistości troszeczkę wadzić. No i teraz zbiorniki paliwa. Najlepiej to sobie tak spojrzeć z góry, żeby widzieć, jaki on dokładnie ma kształt. Niektóre są takie szersze, niektóre węższe. Ja myślę, że te starsze motocykle miały takie większe te zbiorniki paliwa. Zwłaszcza po kroju tego, więc zainstaluję taki największy jaki jest. Ciekawe czy one rzeczywiście mają wpływ jakoś na masę tego motocykla, no nie? Tutaj w GTA, czy on na przykład będzie się teraz szybciej do przodu pochylał, czy jak? No i mamy układy wydechowe. I teraz możemy albo z dwóch stron mieć takie dwa wydechy. Wydech GP. Taki. I ten GP chyba najbardziej mi się podoba. To jest taki przedłużony, skrócony wydech. Przedłużony tego skróconego, no. Tej skróconej wersji.
Albo możemy mieć taki też podwójny, ale podwójny wygląda dziwnie, moim zdaniem brzydko. Ten krótki za krótki, a ten, no myślę, że ten najciekawszy. To okej. Klaksony, no to jak zwykle ciężarówkowy biorę. Reflektory, no i właśnie, tutaj reflektory ksenonowe, raczej nie. Wolałbym te fabryczne, szkoda, że właśnie nie jest to światło żółte. No i możemy sobie jeszcze malowanie tutaj założyć. 20 tysięcy za kilka kresek. Ojojoj. No nie wiem. 26 nawet tysięcy, to trochę kasy jest. Z tym to zaczekam troszeczkę, bo jeszcze sobie wybiorę lakier. I na pewno nie będzie to chromowane. Uuu, ale fajnie wygląda w tym białym. Podoba mi się. Biorę. I, a możemy perłę sobie jeszcze wybrać? Oczywiście. Możemy sobie wybrać perełkę. A może... Wow, jak kosmicznie wygląda. Ultra błękit. Nie, taki w zieleń nawet wchodzi. Ej, ciekawie wygląda ten lakier. No dobrze. Weźmy jeszcze jakiś... Aha, bo to jest to. Możemy jeszcze to pokolorować jakoś na inny kolor. I zobaczcie, że ten reflektor teraz też się... maluję na inny kolorek. Możemy sobie dobrać jakiś ciekawy. O, może taki. Nocny błękit. 6000, dobrze. To niech będzie to. No i emblemat ekipy możemy sobie zainstalować tutaj z boku. Za 25 tysięcy takie małe główienko. Nawet tego nie widać. Możemy sprzedać za 211 tysięcy obecnie, a pewnie jak zainstalujemy resztę części, to będzie można drożej. No i przyspieszenie wymaksowane. Koła możemy jeszcze tutaj sobie... A właśnie. Jakie by tutaj dać? Na pewno nie chciałbym z takim... Jak to się mówi? Małym, nie małym bieżnikiem, tylko małym profilem opony. Na pewno bym chciał grubszy profil. W tak starym stylu. Opony. O, coś takiego. O, szprychowe takie. Masywne. Nie, ja myślę, że te są aż zbyt masywne. Z przodu dajmy może właśnie mniejszy profil, a z tyłu damy większy. Standardowo jest z tyłu taki mniejszy profil. Podobają mi się szprychowe takie. Aha, bo to są fabryczne. No dobra. To dajmy może... Ja wiem. No dajmy takie. A z tyłu... Moje, już 500 000 mi zostało. Tyle kasy zarabiałam, już wydaję na jakieś tuningi. Naprawdę, ta kasa teraz co ja mam, to całkowicie sam zarabiam. A z tyłu dajmy może takie coś. 26 tysięcy, ja pierdziu. Co za ból. No i teraz pokolorujemy sobie to. Może właśnie też na nocny błękit, albo jakiś ciemny kolor niebieski, albo taki. O, pasuje. W sumie, tak się zastanawiam, mógłbym w takim piaskowym kolorze ten dodatkowy zrobić. Ciekawe, jakby to wyglądało. Projekty opon. No tutaj nic się nie pojawia, więc nie ma na co te 5000 dolarów wydawać. Kuloodporne opony. Czarny dym. Jezus, boli mnie ta kasa teraz naprawdę. No to co, już jak kupiłem to, to już lepiej pancerz kupić, już niech będzie ten motocykl. Tak, miałem tutaj jeszcze zobaczyć kolor i oznaczenie jeszcze sprawdzić. Lakierowanie, kolor dodatkowy i sprawdźmy właśnie jakiś taki piaskowy, coś ale taki jakiś podobny do piaskowego. Chyba, że taki. Nie. O, może taki właśnie czarny. No, też fajnie wygląda. Ale zobaczmy jeszcze ten piaskowy. Kremowy to nie. O, coś takiego. W takim starym stylu. Tylko, że wtedy biały nie będzie pasował. To byśmy ten drugi kolor dali w jakimś ciemniejszym. Piaskowy brąz, a ten podstawowy dajmy w jakimś ciemniejszym kolorku. Nie jakimś tam fioletowym, gejowskim, tylko takim... O, może czekoladowym. Nie, nie pasuje. Nocny błękit też nie. O, z tej strony fajnie widać. Może taki... taki niebieski jakby. No, ciekawie wygląda. No dobra. I co my tu jeszcze mamy do zrobienia? No co, zainstalowałem turbo, to właściwie tyle. Wszystko mamy tu porobione. Przejedźmy się nim trochę.
Tak naprawdę nie jeździłem nim jeszcze, jak był ulepszony na maksa. No bo dopiero go stunigowałem. Posłuchajcie sobie, jak on brzmi. Nie, także tak sobie brzmi. Co do właśnie jeżdżenia po wybojach. Jest to taki szosowy bardziej motocykl, bym powiedział. Tak jest, taki ma układ, tak się mówi na takie motocykle, że to są szosowe. Kurczę, no ciężko mi powiedzieć coś ciekawego na jego temat. Zawsze staram się znaleźć w jakimś pojeździe ciekawą rzecz, a to jest po prostu taka opcja dla tej aktualizacji motocyklistów. To jest taka dodatkowa opcja, żeby wybrać sobie jakiś motocykl inny niż na przykład mają inni gracze. Jest to on drogi, sporo można w nim zmienić i to jest zdecydowanie na plus. Ale wiecie co, no ciężko mi powiedzieć o nim coś szczególnego. Jeśli macie go już, no bardzo fajnie działa tutaj zawieszenie, to zwróciło moją uwagę, to na pewno, to jest zdecydowanie na plus. No i zdecydowanie fajniej sobie radzi niż te motocykle, jak je nazwać, Harleye? Po prostu, no powiedzmy, że te Harleye. Wiecie, o które chodzi, no nie? To on sobie zdecydowanie lepiej radzi przy podjeżdżaniu pod jakieś tam strome zbocza, ale to i tak nic w porównaniu do motocykli z aktualizacji stanterskiej, które no chyba pod każde zbocze dadzą radę podjechać. Pod górę Chillat na jakimś tam bardziej stromym zboczu sobie radzą bez problemu. No motocykle właśnie z tego są dobre, że naprawdę można nimi dotrzeć tam, gdzie samochodem jest bardzo ciężko, dlatego że one mogą się odbijać od różnych rzeczy. No i jak tu jest ze stantowaniem, bo to też czasami sprawdzam w motocyklach. O ile to w tych chopperach, Harleyach nie działa, no bo tam bardzo ciężko podnieść przód, żeby się od czegoś odbić, tak tutaj jest ciekawiej, chociaż jest to motocykl szybki i trudno przy wyższych prędkościach podnieść to koło do góry. Wow, udało się jakoś przetrwać. No i wiadomo, że jak spadamy z wyższych wysokości po prostu... Podoba mi się w sumie ten przedni reflektor. Nie wiem czemu, jest w nim coś takiego fajnego. Opowiem wam historię. Kiedyś mój kuzyn miał właśnie takie stare motocykle, on jest starszy dużo ode mnie. Miał taki stary motocykl, chyba dwa, bo to byli bracia. Jeden z nich miał właśnie... Aj, kurczę, tylko ja wam nie powiem nazwy, bo to jakieś takie z tymi owiewkami takimi starego typu motocykle były. I ja się zawsze go bałem, bo on mówił, że tam 200 na godzinę może nim śmigać. I on wyglądał bardzo podobnie do tego motocykla, w takim właśnie stylu. To taki mały lifehack ode mnie. Teraz popularne są te lifehacki, to słuchajcie. Bo tutaj jest takie miejsce. Skoro jesteśmy blisko niego, to wam pokażę. Tutaj jest takie miejsce, od którego można wysoko skoczyć i jak wylecimy, to wystarczy tylko spaść z motocykla, znaczy wyskoczyć. I wtedy nam się nie powinno nic stać, nie powinniśmy zginąć. Bo w takim miejscu. No, teraz zginąłem, ale właśnie bardzo często zdarza się tak, że spróbujmy jeszcze raz, chociaż to zawsze wychodzi właśnie jak się nagrywa. I próbujemy, oj, chyba teraz za bardzo będę... O, właśnie, teraz przeżyłem i zobaczcie, jak mało zdrowia mi uciekło. Do tego motocykla zauważyłem, że bardzo dobre mam przyspieszenie. Nie wiem, czy tak dobre jak Akuma, to już będziecie musieli wy mi powiedzieć. Bo ja tam tych motocykli też nie testuję, ale naprawdę bardzo fajnie przyspiesza i jest szybki, zwrotny. No i przy wyższych prędkościach zdecydowanie trudno będzie podnieść koło, mimo że mamy tutaj bardzo fajne zawieszenie, bardzo tłumi wszystkie tam drgania. A nie, tutaj nadjechałem dosyć szybko i udało się to koło podnieść dosyć ładnie. Także może coś tutaj uda się z czegoś wybić. Tu jest taka fajna skałka w którymś miejscu i od niej można się odbić i polecieć na ten... Wow! Teleskop radiowy. Oh shit. Można tak fajnie wskoczyć. Jest dużo takich stancików, które wam w ogóle pokażę w oddzielnym odcinku. A dzisiaj chciałem tylko zakończyć jeszcze prezentację tego motocykla. Piszcie oczywiście, co o nim myślicie. Czy wam się podoba taki stary styl?
Jest to chyba jeden z niewielu motocykli, które wyglądają właśnie w ten sposób i mi się on w sumie zaczął podobać po tym tuningu. Chociaż z drugiej strony też, nie oszukujmy się, nie ma w nim nic nadzwyczajnego, jest to po prostu kolejny motocykl w GTA Online. Straciłem na niego ciężko zarobione hajsy, które zarabiałem no kilka godzin, także doceńcie to. Dla was był Lucek, trzymajcie się, na razie, pa pa.